To już 12. edycja Święta Makówek w Czerwionce Leszczynach. Na uczestników tego wydarzenia czeka sporo atrakcji, przede wszystkim tytułowe makówki w różnych smakach i w mistrzowskim wykonaniu przez nasze panie z kół gospodyń wiejskich. Jest także konkurs choinkowy, można wygrać jedną ze 100 pięknych, żywych, pachnących lasem choinek. Są warsztaty, ich uczestnicy wykonują aniołki z makramy, dekorują bombki, czy nawet przygotowują jadalne, makowe kule mocy. Są także kramy z rękodziełem. To taka okazja, żeby kupić niepowtarzalny, wyjątkowy prezent i komuś podarować pod choinkę. Tutaj wystawiają się nasi lokalni artyści. Jest oczywiście Mikołaj, bawią nas kuglarze i szczudlarze. Ten rok przerwy spowodował, że mieszkańcy jeszcze bardziej tłumnie przybyli na tradycyjną uroczystość. To już jest 12 raz, kiedy spotykamy się przed świętami Bożego Narodzenia. Jarmark w Czerwionce Leszczynach jest taką dobrą okazją, aby na chwilę zwolnić przed świętami i wspólnie celebrować tę wyjątkową przedświąteczną atmosferę. Ludzie potrzebowali tego kontaktu tak z ludźmi. A to jest taka tradycja każdego roku, także brakowało tego, to na pewno. Te nasze spotkania są między innymi organizowane po to, żeby wprowadzić naszych mieszkańców w taką atmosferę świąt Bożego Narodzenia, żeby dać już taki sygnał do tego, że te święta są tuż, tuż. Widać to ewidentnie, że ludzie są spragnieni takich wydarzeń, a poza tym także ewidentnie ta impreza wpisała się w nasz kalendarz i w nasz pejzaż, bo to po prostu jest coś, co ludzi łączy, co w jakiś sposób przypomina nam dzieciństwo. Ja sam chętnie właśnie, ponieważ bardzo lubię gotować, to pytam, sprawdzam, co gospodynie w tym roku wymyśliły nowego. Mleko, masło, miód, mak, makalie i bułka. I już to wszystko. Mam orzechy, migdały, co tam jeszcze, morele suszone, też różne owoce. Tak jak od samego początku, iż makówki robione przez panie z kół gospodyń wiejskich z gminy miasta Czerwionka Leszczynek są najlepsze, najmaszkietniejsze na całym świecie. Na obu półkulach, zachodni, wschodni, północny, południowy, jakbyście on nie chciał podzielić, wszędzie są najlepsze. No które te makówki są najlepsze? Z którego? Nasze, z koła gospodyń z Bełki. Najlepsze są oczywiście koło gospodyń wiejskich Książenicy. Od każdego koła są najlepsze makówki. Nie ma takich, że jeden ma złe, a drugie ma dobre. Każdy ma najlepsze. Na początku grudnia ogłosiliśmy konkurs dla naszych najmłodszych mieszkańców, konkurs plastyczny Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa. Otrzymaliśmy mnóstwo wspaniałych dzieł. Dziś nagrodziliśmy około 70 uczestników tego konkursu. Prace plastyczne przygotowane przez dzieci zostały wyeksponowane w Centrum Informacji Turystycznej na terenie osiedla Familoków. Są tam piękne, kreatywne ozdoby, te misternie przygotowane, z niezwykłą pieczołowitością, ale również te zaskakujące swoją pomysłowością i te pełne uroku, wdzięku, dziecięce prace i dziecięce spojrzenie na Boże Narodzenie, które także nas urzekło. Co my wielce radzi, najbardziej mi się podobała ta tradycyjna ceremonia przekazania przez naszych harcerzy władzom samorządowych gminy miasta Czerwionka Leszczyny właśnie betlejemskiego światła pokoju i to jest właśnie światło nadziei, że w przyszłym roku będziemy mogli się kontaktować bezpośrednio, móc się uścisnąć dłonie, no i cieszyć się po prostu życiem. Żebyśmy te święta spędzili w rodzinnym gronie, ale żebyśmy pamiętali o tym, żeby zachować ten dystans społeczny, że dobrze by było, żebyśmy się wszyscy po prostu spotkali na następnych makówkach w przyszłym roku. Na zbliżające się
święta Bożego Narodzenia. Pragniemy złożyć życzenia spędzenia świąt wyjątkowej, radosnej, pogodnej, ale rodzinnej atmosferze. Ale nade wszystko życzymy Wam zdrowia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.